Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Wczoraj pokazywaliśmy Wam zdemontowaną chłodniczkę z podstawą oleju w Jeepie, który miał powódź olejową. Dzisiaj już Michał zaczął skręcać. Wymienione zostały uszczelka w pokrywie zaworów. I co jeszcze w tej pokrywie wymieniałeś? Tutaj simmeringi, które uszczelniają nam gniazda na świece. Czyli tutaj wybijaliśmy tak takie i wbijaliśmy nowe te simmeringi. O, tu jest całe pudełko zresztą ze starymi uszczelkami. One były bardzo twarde. W większości przypadków takie uszczelki nadają się do jednokrotnego montażu, tak? A to są te simmeringi, które trzymają w deklu są i one uszczelniają właśnie tą powierzchnię, co przed chwilą Michał Wam powiedział. I na tym aucie spędzimy trochę więcej czasu, bo tutaj patenty są dosyć, może nie przemyślane, ale jest dosyć ciasno, jest dosyć dużo rozkręcania, tak? Trochę utrudniają życie. Z takich ciekawostek, co jeszcze się w sumie nie spotkałem, ale to pewnie w niejednym samochodzie tak jest, żeby ściągnąć właśnie tę prawą pokrywę, to musimy ściągnąć odmę. Odkręcić, ona jest tam od tyłu mocowana i ona wchodzi do środka, do wałka wydechowego. Tak, do wałka wydechowego. No i przynajmniej człowiek robiąc przy różnych markach trochę się nauczy. Wiadomo, no zamysł jest w każdym aucie podobny, natomiast wykonanie jest różne. Tutaj też mamy stare uszczelki. To są spod podstawy tak. Tego filtra właśnie. Wszystko jest twarde, już praktycznie jak plastik zrobione. A teraz będziemy sobie sukcesywnie skręcać. Czekamy jeszcze na... Czekajcie, bo nam coś się ostrość wyjechała. O, czekamy na przewody do instalacji gazowej. Te gumowe od razu je wymienimy, jak już jest to na wierzchu, ale tak czy inaczej właściciel powinien sobie jechać na sprawdzenie. No na przegląd gazu, bo tutaj też z tego reduktora gazowego coś tam już się poci. I też z tego co pamiętam, to chyba trochę zalatywało gazem, ale to było miesiąc temu, więc już dokładnie nie pamiętam. Tak, a jeszcze taka jedna ciekawostka, że podstawa filtra przychodzi razem z filtrem, tak? W środku jest nowy tak. Filtr. I czujniki. I czujniki wszystkie. Czyli to jest taki komplet. Z tego co po Waszym odezwie pisaliście, że to jest taka typowa przypadłość i nawet ktoś tam wspomniał, że przy 30 tysiącach już problem z wyciekami zaczął się pojawiać. No nic, my sobie to składamy dalej. Jest jeszcze co robić. Wszystko na bieżąco myjemy, czyścimy. No i może jutro, pojutrze uda się wrzucić skrzynię. To Wam nagramy może jakiś film z montażu skrzyni automatycznej. Ale jedno co szkoda, że nie zrobili, bo z tego co kojarzę, to chyba w silniku Mercedesa właśnie jak jest wyciek z tej chłodniczki, to jest zrobiony specjalny kanał w bloku, żeby olej spływał i wtedy jest wiadomo, jeśli tym kanalikiem właśnie się wylewa olej, no to jest wiadomo że cieknie spod podstawy. A tutaj tak jak widzieliście, zebrało się dosyć dużo tego oleju. Dosyć dużo i dopiero przechlapywało na jakichś nierównościach, na jakichś podjazdach i to zlatywało wszystko na skrzynię biegów. Także wszystko było zalane, dużo czyszczenia, dużo mycia i dużo skręcania. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.